Jeżeli w zadaniu będziemy chcieli przejść z postaci kanonicznej na iloczynową, najbezpieczniej będzie zrobić trochę długie działanie, a potem sobie z tego działania coś wywnioskować. A mianowicie, moją propozycją jest taka rzecz, żeby zamienić najpierw postać kanoniczną na ogólną, potem z ogólnej liczymy deltę, ponieważ postać iloczynowa zależy właśnie od delty, to wtedy będziemy mieli postać jasną. No to teraz co? Żeby zamienić z postaci kanonicznej na ogólną, robimy sobie po prostu równa się i rozwiązujemy to działanie. Jeżeli mamy coś przed nawiasem i w nawiasie jest podniesione całe działanie do kwadratu, no to to, co stoi przed nawiasem, należy spisać, bo w nawiasie mamy coś takiego jak wzór skróconego mnożenia, który u nas będzie w postaci a odjąć b do kwadratu, czyli to jest wzór postaci a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. I tu będzie coś takiego. Pierwszy czynnik z nawiasu do kwadratu, x do kwadratu. Potem spisać znak z nawiasu, czyli minus. Zostawimy troszkę miejsca, potem zawsze dodać. Drugi czynnik z nawiasu będzie 2 do kwadratu, czyli 4. Zamykamy nawias, potęgi już nie ma, bo tutaj powstaje wynik potęgowania. I tutaj w miejscu kreseczki dajemy pierwszy czynnik razy drugi bez znaku między nimi, bo już znak jest spisany tutaj. I jeszcze razy 2. X razy 2 to jest 2x, razy 2 to są 4. X za nawiasem stoi plus 3, no to zdajemy za nawiasem plus 3 i dajemy równa się. I w ten sposób liczymy, co nam wychodzi. Tutaj mam łapki 4 razy x kwadrat, mamy 4x kwadrat, potem mamy 4 razy minus 4x, mamy minus 16x-ów, mamy 4 razy plus 4, czyli mamy plus 16, i jeszcze jest na końcu plus 3, równa się. I w ten sposób otrzymujemy 4x kwadrat minus 16 x-ów, 16 plus 3 to jest nasze plus 19. Mamy postać ogólną, z której to postaci ogólnej można wywnioskować, ile ma a, czyli a to jest to, co stoi przy x kwadrat, ono ma 4, b to jest to, co stoi przy x razem ze znakiem z przodu, u nas mamy minus 16 i c to jest właśnie to, co nie ma na końcu x, czyli 19. Mając te trzy rzeczy, można policzyć coś takiego jak deltunia. Delta ma wzór b kwadrat minus 4ac i równa się b do kwadratu minus 16 do kwadratu, to jest 256, pamiętając, że minus podniesione do parzystej potęgi da wynik dodatni. I potem mamy coś takiego jak minus. I tutaj mamy 4. Rozpiszemy sobie to 4 razy 4 razy 19. I teraz to się równa. Spisujemy te 256, bo trzeba zrobić mnożenie. 4 razy 4, 16. A 16 razy 19... 16 razy 19 to jest nasze 304. Czyli u nas tutaj delta wyjdzie wartością mniejszą od zera, czyli wtedy funkcja iloczynowa nie istnieje. Funkcja iloczynowa nie istnieje, bo delta jest mniejsza od zera. Istniałaby, gdyby delta była większa od zera. Gdy chcemy zamienić postać kanoniczną na iloczynową, czyli na przykład tak jak w tym przypadku, będzie wzór funkcji f od x równa się w nawiasie x odjąć 2 do kwadratu minus 1, najprostszym sposobem będzie doprowadzić funkcję najpierw do postaci ogólnej, a potem z ogólnej na iloczynową. Żeby zamienić postać kanoniczną na iloczynową, wystarczy napisać znak równa się i wykonać działanie, które tu powstaje. Jeżeli mamy działanie w nawiasie, podnieść do kwadratu, a za nawiasem nic nie ma, to robimy od razu to działanie. Jeżeli mamy działanie z odejmowaniem do kwadratu, to jest coś takiego jak wzór skróconego mnożenia. U nas ten wzór będzie wyglądać w tej formie. A odjąć B do kwadratu da pierwszy czynnik do kwadratu, potem spisany znak z nawiasu, zostawienie troszkę przerwy, zawsze znak na przedostatnim miejscu dodać, drugi czynnik do kwadratu i tutaj mnożymy pierwszy razy drugi, bez znaku, bo już znak jest, jeszcze razy 2, czyli tutaj będzie magiczne 2ab. No to jedziemy sobie tak.
Jeżeli nic nie ma z przodu przed nawiasem, ani minusa, ani żadnej liczby, od razu wynik zapisujemy bez nawiasu. Czyli co? Pierwszy czynnik z nawiasu to będzie x do kwadratu, to jest x kwadrat. Potem spisujemy znak z nawiasu, zostawiamy troszkę przerwy, zawsze dajemy dodać. 2 do kwadratu to jest 4. I tutaj dajemy pierwszy czynnik z nawiasu razy drugi bez znaku, bo znak już jest. I jeszcze razy 2, czyli 2 razy 2 to x razy 2 to jest 2x i jeszcze razy 2 to są 4x. I na końcu jeszcze jest odjąć 1. No to równa się, tak? Spójrzmy, że ten x kwadrat się z niczym nie sumuje, zostaje spisany. Minus 4x się z niczym nie sumuje, zostaje spisane. A tutaj mamy plus 4 minus 1, czyli będzie razem plus 3. Mamy postać ogólną, czyli ax kwadrat plus bx plus c. No to z tego można wyznaczyć sobie a równe. Czyli to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli u nas to będzie 1. B. To jest to, co stoi przy x razem ze znakiem z przodu. U nas mamy minus 4. I c to jest liczba, która nie ma x, znajdująca się na końcu zero funkcji, czyli mamy 3. Jak mamy a, b i c, a chcemy iloczynową, jak wiemy, iloczynowa zależy od delty, no to trzeba tą deltę policzyć. Deltunia równa się b kwadrat minus 4ac. Dobrze, to ile to będzie? Wstawiamy za b kwadrat nasze minus 4 do kwadratu, potem mamy minus 4 razy 1 razy 3 i w ten sposób otrzymujemy minus 4 do kwadratu to jest 16, odjąć 4 razy 1 to jest 1 razy 3, 12. 16 odjąć 12 to jest 4, delta wyszła dodatnia. Jak delta wyjdzie dodatnia, to są dwa miejsca zerowe. Liczymy sobie jedno miejsce zerowe i drugie miejsce zerowe. Pierwsze miejsce zerowe liczymy ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, a drugie miejsce zerowe liczymy ze wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Jeżeli pierw policzymy na minusie lub na plusie, na minusie, a potem na plusie, albo najpierw na plusie, potem na minusie, to nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak trzeba te dwa wzory wyliczyć. No to teraz równa się. Minus b. U nas to było minus 4, z tym minusem się nam gryzie, dając plus, czyli będzie tutaj czwóreczka i na dole w tym samym miejscu też czwórka, potem będzie plus, na dole minus. Pierwiastek z delty, to nie mamy policzonego, pierwiastek z delty, pierwiastek z czterech, to wyjdzie 2. To wstawiamy tutaj 2 i tutaj 2 i na dole mamy przez 2a, czyli przez 2 razy 1 to jest 2 i na dole też 2. U góry mamy 4 plus 2 przez 2, czyli to jest 6 przez 2, czyli 3. I na dole mamy 4 odjąć 2 w liczniku, czyli to będzie 2 przez 2, czyli 1. Jeżeli wyszły dwa miejsca zerowe, oznacza to, że wzór postaci iloczynowej będzie to ten wzór z tymi dwoma nawiasami, czyli to będzie wzór postaci a nawias x odjąć x1 i w drugim nawiasie będzie x odjąć x2. X bez liczby mówi zostaw mnie, a x z liczbą mówi podstaw za mnie, tak? Czyli mamy y równa się a, będzie to samo co w każdej wersji funkcji, u nas jest jedynka, tak? Jedynek przed nawiasem się nie pisze, od razu nawias, x bez literki mówi zostaw mnie, czyli spisujemy i teraz tu mamy odjąć x1, x1 wyszło nam trójeczka, czyli tutaj stała minus 3 i potem mamy x2, tak? Czyli x odjąć 1 i w ten sposób mamy iloczynową z kanonicznej.